ahí con la canción soltera. La canción soltera, yeah. Se ve que ella no está puesta para el amor. Yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM, pa' que invites una ronda más. Pa' que su labio me desea. Y se repita lo de ayer. Esperando tu DM, pa' que la noche haga lo suyo. Que la fluidez le gane al orgullo. Y que sea lo que tú quieras hacer. Repetir y una mil veces la noche que te vi. Sabía que era ese hombre que me hace reír. Y me hace creer que yo soy la mujer que se merece algo puro y no solo pa' comer. Y yo lo quiero, ya no va conmigo. Ya quiero a ese hombre que me sepa amar. Que me además de novia también sea amigo. Su susto no veo, qué casualidad. Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Se siente mágico su al abrazarte. Tú has prendido esa llama que arde. Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Yeah.
Cześć, witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Pokoleń. Harper, jak widać, właśnie wstała. Mamy środę, jest godzina 7. Jak widzieliśmy na kadcence, troszkę się podziało. Ja może w międzyczasie, jak będę tu opowiadać, to ojejku, tutaj ile kurzu jest, to trzeba będzie jakoś odkurzyć. Zobaczymy, czy uda nam się odkurzacz kupić. Jeżeli chodzi o kadcenkę, jak widać, było troszeczkę sobie Harper za dużo wypiła podczas tej imprezy i no i skończyła się impreza, jak się skończyła, koleżanki wywiało, bo pewnie też sobie za dużo wypiły i ogólnie wszystkich wywiało, każdy gdzieś się tam rozproszył. Kochana, weź sobie śniadanie może. No i tak się impreza skończyła. O nie, kurczę, zapomniałam, że mieliśmy nie gotować. Nie postraż pożarną, tylko ugaś się, dawaj kobieto. No zapomniałam, że gotować nie mieliśmy, no. Przepraszam, Harper. Dobra, miałaś sałatki jeść, miałaś jeść tylko sałatki. Weź sobie szybki prysznic. Okej, w międzyczasie jak ona będzie się kąpać, to ja tutaj jeszcze dokończę opowiadać. Tak więc, gdy ona wychodziła już z domu Dantego, natknęła się na Alejandro. I Alejandro zaprosił ją na kolację. Tak więc dzisiaj po tym, jak skończy pracę Harper, to o 19 mniej więcej będzie wychodziła właśnie z Alejandro do restauracji, ale teraz musimy sobie zjeść jakieś śniadanie na szybko, zanim wyjdziemy do pracy. Nie będziemy używać gazówki, no i tak właśnie to będzie wyglądać. Będziemy te sałatki na razie jeść, dopóki tej cechy parceli przeklęty nie ściągniemy, bo ona jest naprawdę... Ona jest bardzo uciążliwa, nie wiedziałam, że to tak wygląda, że co chwilę będą te pożary. No ale dobrze, ja lubię, jak jest trudno, więc będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. Co jest pieseczku kochany? Za ogonem swoim lata. Dobra, tak więc zjemy sobie sałatkę, pójdziemy do pracy, weźmiemy jakieś zlecenie, zarobimy trochę kasy, bo troszkę mało mam pieniędzy, 454 simoleony. Aha, i jeszcze w międzyczasie, jak już pewnie zauważyliście, troszkę się tutaj kuchnia zmieniła, dodałam meble, dodałam inną lodówkę, bo z tych pieniążków, które zarobiliśmy... Ojejku, jak to się wybrudziło. O nie, ona znowu gazówki używa. Jak to możliwe? Do sałatki? Gdzie ona to? No kobieto, nie, no ty jesteś niemożliwa. Przecież ja ci sałatkę kazałam zrobić. Co ty robisz tutaj na tym gazie? Sałatkę gotujesz? Smażysz? Nie, no ogarnij się, kobieto. Zefir wykrył pożar. No wykrył. No nie, no ja nie mogę, no. Wywalimy to. Nie da się tego wywalić. No nie wiedziałam, że w Simsach sałatki się smaży na ogniu. Będziesz musiała sobie wziąć jogurt. Tak więc bierzemy tutaj... Zjedz coś na szybko i weźmiemy sobie, no nie wiem, jogurt, groszek. Jogurt, kobieto. Nie możesz sobie pozwolić na nic innego, bo będziemy tutaj co chwilę palić wszystko. A piesek nas dotknął i zrobił się czarny. No nie dziwię się, bo my jesteśmy brudni. Tak, do pracy raczej pójść nie możemy, więc... Będziemy... Ojejka, walnęła tymi drzwiami. Pewnie jest zdenerwowana, no bo dwa pożary z samego rana, no to nieciekawie się zapowiada. Wkurzona jest. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie prysznic. Zjemy sobie śniadanko i będziemy starać się wziąć tutaj jakieś... Nowe zlecenie. Jeżeli chodzi o naszą aspirację, to musimy posiadać cyfrowy aparat i sfotografować 10 różnych simów. Myślę, że z tym fotografowaniem różnych simów to będzie to... No to spełni nam się to, jak będziemy brać po prostu zlecenia. No i powiem, no i cudownie. Nie możemy się wykąpać, bo jesteśmy bardzo spięci. Więc myślę, że pójdziemy sobie tutaj przed lusterkiem i spróbujemy się uspokoić, tak abyśmy chociaż mogli wziąć sobie ten prysznic. Gdzie ty leziesz, kobieto, tam na górę?
to musisz w tamtym lusterku się uspokajać, nie możesz w tym, w którym ja ci tutaj kliknęłam. Okej, czy ty się uspokoiłaś już? Jeszcze nie jesteś, jeszcze jesteś, dobra, już jest spoko. A teraz ty sobie weźmiesz, nie możesz jeszcze wziąć prysznicu, czemu? O Boże, lokalny plan działania, no idealnie, po prostu idealnie. Przywrócenie go zaplanowane jest na środę 21. Dopiero o 21 będziemy mogli wziąć prysznic. Nie, no ja będę musiała tutaj ustawić ten, to ustrojeństwo do głosowania, no bo to jest niemożliwe po prostu, żebyśmy my musieli cały dzień czekać, żeby się wymyć i tak do pracy pójdziemy teraz. No idealnie po prostu, Harper. Idealnie. Mama do nas dzwoni. Rozważamy ostatnio staranie się... O Boże, Amalia, zwariowałaś? Co o tym myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności. To wielka odpowiedzialność. Doradź mi. Podejmij tę decyzję samodzielnie. Nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Starajcie się o dziecko. Boże, Amalia, ty masz 5 dzieci, kobieto. Nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Tak uważasz? Pewnie masz rację. Dzięki za sprowadzenie mi na ziemię. No mamo, no chyba jednak... Ktoś musiał to zrobić. Skorzystaj, rąk nie będziemy mogli umyć nawet po toalecie. O nie, będziemy mogli umyć. O, to sobie kilka razy umyjemy ręce. Bez sensu to jest. Niby wody nie ma, ale ręce umyć możemy. No to dobra, no to umyjemy sobie kilka razy ręce, żebyśmy chociaż tak bardzo nie śmierdzieli, bo wyglądamy nie za przyjemnie. Więc nie wiem, jakbyśmy mieli w taki sposób iść do naszego studia fotograficznego. Bo jest lepiej, no. To kilka razy wymyjemy te ręce. I pójdziemy... O, super! Wow! Nawet nie wiedziałam, że mycie rąk tak świetnie ten... nam higienę będzie tutaj ogarniało. No dobra, no to jesteśmy czyści, Harper. Możemy jechać do pracy, spoko. Okej, jesteśmy już w naszym studio. Idziemy zapukać do drzwi. I zaraz będziemy brali jakieś zlecenie, bo tak jak mówiłam, musimy zarobić teraz. Musimy się skupić troszkę na zarabianiu pieniędzy, bo chcemy sobie urządzić chociaż ten salon. Przywitamy się z naszą szefową. Musimy urządzić sobie salon, kuchnię, jadalnię, tak żeby to jakoś ładnie wyglądało. Mama co chwilę do nas dzwoni. Jeszcze nie, no co ty, rozważamy ostatnio staranie się o dziecko, no co ty, podejmij decyzję samodzielnie. Mam zadecydować samodzielnie, to zbyt trudne. Amalia, normalnie przeginasz, kobieto. Mam nadzieję, że tam jak do niej zajedziemy, to nie zastaniemy jej z brzuchem. To by było niezłe, 6 dzieci, no ale skoro ma ochotę. Dobra, wiesz co? Wspaniale było spędzać czas z tobą, będzie co wspominać. Okej, dobra, mamy odczucie z naszą szefową. W ogóle nasza szefowa to jest świetna babka. Popraw jej humor. Dobra, myślę, że będziemy sobie teraz brać jakieś zlecenie. I tak jak widzieliście na scence, Luciana wraz z drugą pracownicą odkrył jakieś informacje na temat Harper. Na razie jeszcze nie wiemy, co to jest, ale już wkrótce się dowiemy. I zobaczymy, co Luciana chce z tą informacją zrobić. Odsunąć się z naszego biurka. Ona zawsze tutaj jest przy naszym komputerze. Ożywiona rozmowa. Może jak przyjdziemy z nią porozmawiać, to ona wstanie? Kobieto, to jest nasze studio. No nie wstanie chyba. A my tych aparatów użyć nie możemy, nie? One są tylko tak dla ozdoby. O, rozmawiaj tutaj. To może ona nas będzie śledziła i przyjdzie za nami. O, wstała, super. Ja może sobie zablokuję, żeby nikt mi tutaj nie wchodził. Czy ja mogę to zrobić? Nie mogę. Zablokuj drzwi dla wszystkich oprócz entuzjastów na gości. No nie to miałam na myśli. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie zlecenie, bo tak jak mówiłam, musimy zacząć zarabiać porządną kasę. Tajemnice i Simoleony. Za 1100. Brzmi bardzo fajnie. Zrób zdjęcie z Simą w strojach oficjalnych, uzyskaj akceptację, opublikuj zdjęcie na modowym Simstagramie. Dobra, więc stroje oficjalne. Wynajmiemy sobie jak zwykle tutaj jakiegoś modela. Przyszła pani, świetnie. Proszę się tutaj ustawić. Tak więc poprosimy panią o przebranie się do stroju oficjalnego, tak abyśmy mogli zrobić zdjęcia. Okej, dziękujemy bardzo. I teraz będziemy pstrykać foteczki. To na to się klikało. Dobra, zrób zdjęcie Simowi na oznaczeniu pozycji. Może obrócimy w drugą stronę. O, tak mi się wydaje, że będzie lepiej wyglądało. O, to może tak zniżymy. Dobra. Super. No to raczej nam nie pasuje jako poza. Tyle zdjęć powinno nam starczyć i będziemy czekać, aż dostaniemy jakieś potwierdzenie, więc panią modelkę myślę, że możemy już pożegnać. Myślę, że moglibyśmy już iść do restauracji z Alejandro?
Tak więc mykamy do restauracji, bo on nas zaprosił na godzinę 19. No powiedzmy, że pójdziemy tam wcześniej troszkę do tej restauracji, bo w sumie to nie wiadomo, jak z tymi restauracjami działa. Nie wiadomo, kiedy nam to jedzenie dadzą, więc myślę, że dzień pracy już się skończył i jedziemy do restauracji. Jesteśmy już pod restauracją. Alejandro robi sobie pompki. Chodź tutaj do niego może i porozmawiaj z nim, coś z przyjaznych, może entuzjazmuj się fotografią. Szkoda, że Alejandro stracił stopę. Nie wiem, czemu kucharz stoi tutaj, to już wiem, że będą problemy z restauracją i pewnie się nie najemy wcale. Tak więc weź może zapytaj, jak się ma. Dobra, idziemy sobie zająć jakieś miejsce, chociaż nie wiem, ile czasu nam to zajmie. Fajnie byłoby gdzieś tutaj na zewnątrz. Harper ma wrażenie, że inny sim patrzy bezpośrednio na nią. Z błyskiem w oczach. Widać, że Alejandro bardzo interesuje się tobą. Jeśli Harper spróbuje przenieść sprawy na bardziej intymny poziom, może mieć duże szanse na sukces. Czy Harper zamierza zaakceptować zaloty Alejandro? Zaakceptować? Czy Harper by to zaakceptowała? Czy ona w obecnej sytuacji, w jakiej jest, po stracie Briana jeszcze w taki sposób, jak ona się czuje, czy ona to zaakceptuje? To, że ona to zaakceptuje, to jeszcze wcale nie oznacza, że będzie myślała w jakiś poważny sposób, bo tutaj jej problem właśnie jest taki, że na razie ona po prostu o związkach poważnie nie myśli. Dobra, no to zaakceptujemy i zobaczymy co będzie, jak to dalej się rozwinie. No jeżeli chodzi o jej cechy, ona jest nieangażująca się, więc myślę, że tutaj właśnie w tym jest problem, nie w tym, że ona nie chce się z nikim już całkiem spotykać, tylko problem właśnie bardziej tkwi w tym, że ona się boi angażować, a nie, że nie chce się z nikim całkiem spotykać. Dobra, gdzie moglibyśmy sobie tutaj wybrać ewentualnie jakiś stół? Poproszę stolik. To może zdejmiemy, bo wiem, że będzie problem na pewno z podaniem nam jedzonka. Nie jest to jakaś luksusowa restauracja, ale jest to restauracja, gdzie mają bardzo dobre jedzenie. A to kto? Boże, co się z tobą stało, Alejandro? Zmieniaj strój, koleś. Nie wiem, co za strój dziwny masz. Stopy dalej nie masz. Dobra, chodź tutaj, kochana. Pewnie kucharz stoi pod restauracją, więc już wiem, jak to się skończy. Pewnie nic nie dostaniemy. Tak więc zamów do stolika, zobaczymy. Może jednak się uda. Okej, zamówmy sobie może sok pomarańczowy dla obydwu. I na pierwsze danie weźmiemy sobie sałatka. My same sałatki jemy, więc myślę, że weźmiemy sobie koktajl krewetek. Harper sobie weźmie. Natomiast Alejandro weźmie sobie zupę z owoców morza. No okej. No i zobaczymy, ile czasu potrwa. O kurczę, a to żona naszego brata. Jane jest kelnerką. Nie mogę. No przecież ty w Tartosie. Ty nie jesteś w Hiszpanii, kobieto. Ty w Ameryce, w Del Sol Valley jesteś. Co tutaj robisz? Dobra, dostarczą. No mówią, że dostarczą. Zobaczymy, czy dostarczą. Opowiedz śmieszną historię. Porozmawiamy sobie z Alejandro. On już tutaj jest bardzo flirciarski. My jesteśmy histeryczni. My na razie nie będziemy z nim flirtować wcale. Zaakceptowaliśmy jego sugestywne spojrzenia. Ale na razie z nim nie flirtujemy ani nic. Zobaczymy, czy on sam zacznie to robić. Natomiast my będziemy tutaj jechać bardziej z przyjaznych i entuzjazmujemy się fotografią. On się teraz dowie, że my pracujemy tutaj jako pani fotograf. No i Alejandro teraz jej tutaj powie, że potrzebuje właśnie fotografa, bo ponieważ ona powiedziała, ktoś chce kupić nasze zdjęcie. Dobra, to potem zobaczymy z Plopsy. Ponieważ Harper powiedziała mu, że pracuje jako fotograf, no to on właśnie stwierdził, że on teraz będzie właśnie fotografa, potrzebował do pewnej kampanii reklamowej i bardzo potrzebuje dobrych ujęć, dobrych zdjęć i będzie chciał ją wynająć. O kurczę, dostaliśmy jedzonko, tak więc podali nam świetnie, idealnie. Tak więc nawet mimo tego, że kucharz stoi pod tutaj, a już nie stoi, no to już gotuje, no to super, świetnie. Tak więc jednak się obudził, zapytał, czy nie byłaby zainteresowana właśnie czymś takim. No i na to Harper odpowiedziała mu, że musi się skontaktować z Lucianą, z jej szefową, bo jej szefowa zajmuje się właśnie zleceniami. To ona dobiera zlecenia, powiedzmy.
ona tylko, Harper dostaje tylko listę tych zleceń i ona sobie po prostu wybiera, które zrobi pierwsze. On będzie próbował się właśnie z Lucianą skontaktować, bo oni Lucianę, znaczy on Lucianę zna bardzo dobrze, bo Luciana tutaj już ponad 10 lat mieszka, więc on bardzo dobrze zna jej studio fotograficzne i dobrze zna właśnie Lucianę, chociaż tutaj nie wiadomo, jakie są bardziej jego intencje, bo on przecież nie wie nawet, jakim ona fotografem jest i jakie ma umiejętności, więc czy rzeczywiście chodzi mu o zlecenie i o ładne fotki i ładne ujęcia, czy też może o coś innego? Nie wiadomo, zobaczymy. Zobaczymy, okaże się na pewno. Opowiedz mu oburzającą historię, zdobyte odczucie. Dobrze spędzać z tobą czas, naprawdę lubię, gdy jesteś w pobliżu. Mam nadzieję, że twoje odczucia są podobne. Dobra, tak więc on zdobył odczucie do Harper. Tylko nie wiem, czemu on nie je tej swojej zupy. Czyżby niedobra była? Nie smakowałaby mu? No, ekscytujesz się bardzo, kobieto. Ty już w sumie jesteś najedzona, ale bardzo chcesz iść do toalety. Co ciebie tak odstrzeliło z tego? Co ty będziesz robić? Aha. O kurczę. Będą tańce. No dobra. Sami wstali i sami zaczęli sobie tańczyć. Ja im nic nie klikałam, więc potańczcie sobie. Dobrze się bawi na parkiecie, czy powinna przyznać, że lubi taniec? No oczywiście ona kocha taniec, więc nie ma co do tego wątpliwości. To, że teraz nie tańczy profesjonalnie, że nie robi tego tak, jak to robiła kiedyś, gdy była nastolatką, to wcale nie oznacza, że ona po prostu tego tańca już nie kocha. Ona nadal kocha taniec, tylko po prostu jest to dla niej zbyt bolesne, bo, no bo sam taniec przypomina jej o Brianie. Ona była nastolatką, gdy straciła Briana, więc troszkę czasu już minęło, ale mimo to te rany są wciąż bolesne i wciąż to w środku w niej tam siedzi. Ona jeszcze sobie nie poradziła z tym bólem, nie poradziła sobie do końca z tą stratą i no i jednak nie chcę jeszcze do tańca wrócić, tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłych odcinkach i zobaczymy, jak ona sobie po prostu z tym poradzi, bo bardzo właśnie byśmy chcieli, żeby ona do tego tańca wróciła, czy ta miłość będzie silniejsza, czy ten ból po prostu przeważy nad tym, ból po utracie Briana przeważy nad tą miłością do tańca, czy jednak ta miłość do tańca jakoś przeważy. Szkoda, że nie możesz za nas zapłacić, bo co on nam tutaj ciekawego opowiada. Dobra, nie zjadłeś swojej kolacji, nie wiem dlaczego. Myślę, że zapłacimy już i chyba, żebyś wzięlibyśmy sobie jeszcze może deser? On nie zjadł w sumie tego. Może to przesuniemy i zamówimy deser? Weźmiemy sobie jeszcze deser. Jeżeli będzie trzeba długo czekać na ten deser, to po prostu sobie pójdziemy. Placek z jagodami. Alejandro weźmie sobie cannoli. Tak więc skoro ona już ma trzy osoby, z którymi się zaprzyjaźniła, to będziemy mogli teraz spokojnie właśnie tą negatywną cechę zastąpić pozytywną cechą, więc no dosyć szybko nam teraz dają. Dobra, myślę, że Alejandro będziemy cię teraz żegnać, bo już jest dosyć późno, jest pierwsza w nocy, tak więc zapłacimy rachunek i myślę, że będziemy cię żegnać po prostu. Powiemy ci, pożegnamy się z tobą i powiemy ci dobranoc i musimy mykać do domu, bo tam jest piesek, który na nas czeka, tak więc cześć Alejandro i mykamy do domku. Okej, mamy już kolejny dzień, jest czwartek, mamy godzinę szóstą. Niestety Harper wysłała bardzo
dużą ilość zdjęć do publikacji, znaczy nie do publikacji, tylko do sprawdzenia dla klienta i klient odrzucił wszystkie ich zdjęcia, praktycznie te, które zrobiliśmy, więc postanowiliśmy sobie teraz właśnie spotkać się z naszymi przyjaciółkami na plaży i będziemy robić im fotki. Niestety, skoro tak to ma wyglądać, w naszym studiu nie udało nam się nic fajnego zrobić, ale tak jak mówiłam, nie będę każdego dnia ją zabierać do studio, więc skoro wczoraj byliśmy, to myślę, że dzisiaj wyjdziemy sobie z przyjaciółkami. My już tutaj mamy stworzony klub z koleżankami, z którymi byliśmy na imprezie. Mieliście szansę zobaczyć je właśnie na scence, a teraz będziecie mieli szansę zobaczyć je w rozgrywce. Simeczki w tym właśnie klubie i simeczki z tej scenki właśnie są zrobione przez wspaniałe osoby. Raquel jest zrobiona przez Patty, bardzo, bardzo dziękuję. Anna Sofia jest zrobiona przez Neristi, natomiast Marisol jest zrobiona przez Darię. I wszystkim trzem dziewczynom bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że poświęciły czas na to, aby zrobić dla mnie te simeczki, aby Harper miała właśnie simki, z którymi będzie mogła się zaprzyjaźnić. Tak więc jeszcze raz dziewczyny, bardzo Wam dziękuję. Simeczki są przepiękne. Kąpiesz pieska i mykamy. Zrobimy spotkanie klubu gdzieś tutaj na plaży. Tak więc przebieraj się. Dobra, na razie może ubierz się w to, a potem sobie strój kąpielowy jeszcze nałożymy i okej, dobra, no to mykamy. A może my z pieskiem pójdziemy? Piesek będzie sobie tam biegał spokojnie, a my sobie będziemy na plaży siedzieć z dziewczynami. Co do nas dzwoni? Nie chcę Ci przeszkadzać, ale doszły mnie słuchy, że jesteś wspaniałą simką. Czy byłabyś zainteresowana wsparciem? 1000! Jak my mamy 450, nie dziękuję. My nie mamy kasy, człowieku, dla siebie. To my powinniśmy dostać wsparcie od kogoś. 1000 simoleonów! Kurczę, kupę nam zrobiłeś tutaj. No ja rozumiem, że Ty się nauczyłeś już robić kupę na zewnątrz, ale mógłbyś to robić gdzieś daleko. No przecież ja tą kupę wzięłam. Czy jak ty w to zdążyłaś już wdepnąć, Harper? Gdzie Ty biegniesz, kobieto? Tędy, przez okno wyjdziemy. No dobra. No to biegniemy tam. Mam nadzieję, że dobiegniemy do plaży. A gdzie pies jest? Tutaj. No to biegnij, kobieto, biegnij. Będziemy czekać, aż przyjdą dziewczyny i zrobimy właśnie spotkanie klubu. Mam nadzieję, że one nie przyjdą do nas do domu, tylko że przyjdą tam na to spotkanie klubu, gdzie my jesteśmy. Jestem ciekawa, czy dziewczyny będą pomocne, jeżeli chodzi o... Co ty się tak kręcisz? No i myślę, że zrobimy sobie spotkanie klubu, rozpocznij spotkanie klubu. O, nasza szefowa sobie tutaj siedzi, może sobie wolne dzisiaj wzięła. Dobra, myślę, że usiądź sobie tutaj razem, poczekamy, aż wszystkie dziewczyny przyjdą. O Boże, gdzie ten pożar jest? To chyba, że ktoś w moim domu gotuje i mi dom spalą. Nie, no nie mogę. Chyba ktoś mi wlazł z tego klubu do domu i będzie mi ten... Czy to w domu u mnie jest? Nie. Boże, Raquel się pali! Nie no, ja będę ją kontrolować. No przecież nie może mi dziewczyna zginąć. A my zanim tutaj dobiegniemy, to ona się spali. Nie, tak nie może być. Dobra, ugaś się, dziewczyno. Ugaś się szybko. Dyskutuj na temat niedawno obejrzanych filmów. Porozmawiajcie sobie tutaj, dziewczyny. Zasłyszane plotki. Piesek jak skacze. No gdzie jest Marisol? Idziesz do nas czy nie? Żeby ona nam nie podpaliła znowu domu. Jak ona coś tam cokolwiek zrobi, to będzie pożar. Okej, tak więc jeszcze zderz się biodrami. Weź może z przyjaznych jeszcze... Entuzjazmuj się sprawnością fizyczną. Pochwal strój. I rozmawiaj o klubie Girls. No dobra, dziewczyny, to myślę, że pójdziemy sobie troszkę tutaj na plażę i na tej plaży sobie posiedzimy. Przyjdziecie czy nie, dziewczyny? Klub Girls jest naprawdę świetny. Harper Lewis i jest liderką obdarzoną wizją. Dobra. No ale przyjdziecie? No nikt się nie rusza. Dobra, to zrobimy to w taki sposób, w takim bądź razie. Myślę, że poprosimy Ciebie o to, żebyś Ty się przebrała. Więc pochwal, poproś o przebranie się i zrobimy jej zdjęcie. W nocy przyszły nam komunikaty, że po prostu nasze zdjęcia nam odrzucili. Tak więc musimy tutaj robić zdjęcia dziewczynom. Będziemy robić im zdjęcia teraz. To zlecenie jakoś przejść, więc dawaj, kliknij tutaj na twój aparat fotograficzny, którego nie ma. Dlaczego nie masz aparatu fotograficznego? Bo zostawiliśmy go u siebie. No po prostu idealnie, więc świetnie, więc nie mam pojęcia, jak mieliby nam zaakceptować zdjęcia zrobione telefonem.
Tak więc nie możemy zrobić naszego zlecenia, bo aparat fotograficzny jest w studiu fotograficznym, nie mamy kasy na inny aparat, nie mamy jak go kupić, bo nie mamy komputera w domu. Tak więc myślę, że możesz Raquel się przebrać z powrotem i będziemy musieli to jakoś inaczej zorganizować, ponieważ niestety nie możemy tutaj zdjęć robić, a wszystkie nam odrzucili, no po prostu wszystkie nam odrzucili. No a Marisol nie ma, nie wiem gdzie ona poszła. Marisol widocznie nie miała czasu na spotkanie dzisiaj, więc przyszła tylko Antonia, Raquel i Anna Sofia. Ochlap może, ochlap ją też i ochlap tą też. Dobra, zaraz wejdziemy sobie na chwilkę do kasa też może i zamienimy jej tą cechę. Okej, więc skoro ona już się zaprzyjaźniła z więcej, nawet ma więcej simów w zaprzyjaźnionych niż 3, tak więc możemy już jej ściągnąć cechę ostrożna w kontaktach i możemy jej dać cechę przyjacielska. Dajemy jej cechę przyjacielska, simowie z tą cechą są bardzo mili i przyjemni, są bardzo spokojni w towarzystwie innych i czują radość w pobliżu przyjaciół. Nieco szybciej nawiązują przyjacielskie relacje, czują jednak smutek przebywając w towarzystwie simów, z którymi się nie dogadują. Dobra, tak więc ona będzie teraz przyjacielska, co wcale nie oznacza, że jej problemy jeszcze zniknęły, bo my tutaj nadal mamy cechę skryta, jest bardzo emocjonalna, jest nerwowa i jest nieangażująca się, więc będziemy tutaj też pracować nad tym, aby ona jednak chciała się angażować, aby chciała wejść w jakiś poważny związek. Dobra, myślę, że wracamy już do dziewczyn na plażę. Jeżeli chodzi o Dan, to ona się mówiła z Alejandro, poszła z nim do restauracji, bardzo miło, fajnie spędzili czas. Jeżeli chodzi o Dante, ona teraz czuje przed nim bardzo duży wstyd i powiedzmy zaczęła go troszkę unikać, bo ona wie, że on w tym barze się znajduje, bo on w tym barze pracuje. On praktycznie swojemu koledze Manuelowi, który tam, to jest bar Manuela, tego faceta z dredami. Natomiast Dante mu pomaga, też czasem stoi za barem i często w tym barze jest. Natomiast Harper teraz po prostu zaczęła go trochę unikać, bo jest jej wstyd. Była tak pijana, że nie pamiętała w ogóle swojego imienia, nie pamiętała, co za głupoty wygadywała. I to właśnie najbardziej ją tak zawstydza, że ona nawet nie wie, co ona nie wie, co mówiła, ale na razie ona go bardzo unika. Zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych odcinkach, jeżeli chodzi o Alejandro, jeżeli chodzi o Dantego, a może też jakieś inne osoby pozna. Zobaczymy, jak to się Harper ułoży. A ja już teraz będę kończyć. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i do następnego. Pa, pa, cześć!